Wilczur długo nie mógł wydobyć z siebie głosu. Widok tej kobiety wstrząsnął nim do głębi. W jednej chwili w jego pamięci ożyły wspomnienia tych miesięcy, podczas których prowadziła ona przeciw niemu najzawziętszą kampanię, kiedy szczula na opinię publiczną, kiedy nie przebierała w najgorszych oszczerstwach. Płakam pana o ratunek, profesorze. Tylko pan jeden może go uratować. Litość. Litość. Wilczur podniósł wzrok na Lucję. Czy pani nie wysłała depeszy? Owszem, wysłałam. Otrzymaliśmy ją, zaczęła Dobraniecka. Skoro pani otrzymała, przerwał Wilczur, więc wie pani, że nic nie mogę jej pomóc. Może pan, panie profesorze, może pan. Wilczur niecierpliwie się poruszył. Zdaję sobie sprawę z tego, że pani nerwy nie są w porządku, ale niech się pani uspokoi, zrozumie, że mówi pani do lekarza, do uczciwego lekarza. Jeżeli odmówiłem pomocy, to widocznie wiedziałem, że nie jestem w stanie jej udzielić. Rozumie pani? Nie gra dla mnie żadnej roli to, kto o moją pomoc zabiega. Gdyby ktoś, chcąc mnie zabić, sam się skaleczył, ratowałbym go tak samo jak każdego innego. Wiem, że pani niełatwo jest w to uwierzyć, gdyż różnimy się biegunowo w poglądach etycznych, ale skoro pani nie wierzy moim słowom, niech pani uwierzy własnym oczom. Wyciągnął lewą rękę, trkającą w tej chwili wyraźnie Widzi pani, jestem kaleką. Jeżeli operacja ma być tak trudna, że nie podjęli jej się najznakomicsi specjaliści jakże tego może pani oczekiwać ode mnie w tym stanie? Nigdy nie byłem cudotwórcą. Jako chirurg mogłem wprawdzie szczycić się swoją znajomością przedmiotu i pewnością ręki. Chociaż i tego niektórzy mi odmawiali, no ale byłbym szaleńcem, gdybym teraz, zdając sobie sprawę z mego defektu, uległ pani prośbom. Trzymał jeszcze przez chwilę przed jej oczyma tę drżącą rękę, po czym powoli odwrócił się, zmierzając ku drzwiom. Dobraniecka wpiła się palcami w ramię Kolskiego, wolając: Niechże pan nie pozwoli mu odejść, niechże pan mówi, panie profesorze, Odezwał się Kolski. Wilczur zatrzymał się z ręką na klamce i obejrzał się. Co pan mi jeszcze chciał powiedzieć? Przecież pan sam jako chirurg najlepiej to rozumie. Tak, panie profesorze, przyznaję panu rację, że nie mógłby pan się podjąć samodzielnego przeprowadzenia operacji, nawet znacznie lżejszej. Ale tu nie chodzi o operację osobiście dokonaną przez pana. Chodzi o o pańską obecność, o ścisłą diagnozę, o instrukcję, o wskazówki przy samym zabiegu chirurgicznym. Na ustach Wilczura pojawił się uśmiech. Czy pan wierzy, że taka operacja per procura może się udać? Kolski nie ustępował. Słyszałem o wypadkach, gdy mechanik okrętowy na pełnym morzu przeprowadzał Amputacje nogi marynarzowi, nie mając pojęcia o anatomii i korzystając li tylko z wskazówek chirurga nadawanych z któregoś portu przez radio. Operacja się udała. Pani Nina powtarzała wciąż szeptem wśród płaczu. Błagam, profesorze, błagam. Wilczur stał przez dłuższą chwilę ze ściągniętymi brwiami. Podobne rzeczy mogą się czasem udać, gdy chodzi o wypadki nieskomplikowane. Lecz pytam pana powtórnie, czy uwierzy pan, by tu można było zastosować podobny system? Kolski potrząsnął głową. Nie, panie profesorze, ja w ogóle nie wierzę, by ta operacja mogła się udać. Stan chorego jest moim zdaniem beznadziejny, ale przerwał mu. Głośniejszy szloch pani Dobranieckiej. Ale ciągnął po chwili. Moja wiara lub niewiara nie może tu wpłynąć na fakt, że istnieje możliwość uratowania pacjenta. Profesor Koleman określił ją jako szansę jedną na sto tysięcy. Jeżeli zaś pacjent oświadcza, iż jest przekonany, że w razie przeprowadzenia operacji przez pana profesora może spodziewać się znalezienia tej jedynej szansy, myślę, że pan nie odmówi. Myślę, że pan nie powinien odmówić. Wilczur, jakby zaskoczony, spojrzał mu w oczy. I dlaczegoż pan myśli, że nie powinienem? Kolski odpowiedział twardo. Byłem pańskim uczniem, panie profesorze. W pokoju zapanowało milczenie. Nie ulegało wątpliwości, że słowa Kolskiego wywarły wielkie wrażenie na Wilczusze. Podszedł do okna i wpatrywał się w krople deszczu, ściekającego po czarnej szybie. Z boku przed gankiem żarzyło się czerwone, tylne światło samochodu, rzucając słaby odblask na zabłocony numer. Wilczur, nie odwracając się, powiedział – Czy będzie pani – Tak dobra, panno Łucjo, i zechce pani przygotować moją walizkę? – Zaraz to zrobię – cicho powiedziała Łucja. – Przekonał mnie pan i pojadę, ale pod jednym warunkiem. Kolski z lekka zaniepokoił się. – Przypuszczam, że pani Dobraniecka zgodzi się na każde warunki. – Tak, tak – potwierdziła Nina. – Przyjmuję wszystkie warunki zgły – Wilczur nie zwrócił na nią uwagi i mówił do Kolskiego. To nie jest warunek dla nikogo innego, tylko dla pana. Słucham, panie profesorze, otóż na czas mego pobytu w Warszawie, pan, panie kolego, zostanie tutaj. Nie mogę porzucać, pan sam to powinien zrozumieć swoich pacjentów. Doktor Kańska nie jest chirurgiem, a tu mamy dużo wypadków gdzie konieczna jest pomoc chirurga. Zostanie pan tutaj, póki nie wrócę. Kolski stał blady jak płótno. Niespodziewana propozycja Wilczura spadła nań, jak nadmiar szczęścia, pod którym uginała się wyobraźnia. Zostać tu, być razem z Lucją, widywać się codziennie, pracować razem, jak dawnie, jak w Warszawie, najśmielszymi pragnieniami nie sięgał tak daleko. Już chciał odpowiedzieć, że zgadza się na warunek profesora, gdy zatrzymała go świadomość. Jak to Ucjat przyjmie? Czy nie dopatrzy się w tym podstępu? Czy nie będzie uważała go za intruza? Zwłaszcza po tym, co usłyszał z jej ust, gdy mówiła to do Dobranickiej. W jej słowach mógłby dopatrywać się wręcz intencji zaliczenia go do wrogów profesora których przez to samo Łucja uważała za swoich wrogów, radość przebywania obok niej w ten sposób zmienić się może w nieznośną torturę dla obojga.